Tatiana Szczęch, witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Stylistka. Doradca wizerunkowy. Jak prawidłowo, jak poprawniej? I jedno i drugie tak naprawdę. Moją pracę zwykle dzielę na trzy obszary. Jedno to prowadzenie szkoleń. Przedstawiam jakby zakres dress code'ów w firmach i nie tylko w firmach, ale uczę, w jaki sposób dobierać garderoby. Drugi obszar to przygotowywanie sesji zdjęciowych, a trzeci zakres to właśnie doradztwo indywidualne. Doradzam indywidualnym klientom, w jaki sposób poprawić swój wizerunek. Są to osoby naprawdę bardzo różne, poczynając od szarych myszek z naszej ulicy, a kończąc na politykach, czy nawet osobach, które kreują swój wizerunek sceniczny. Częściej panie, jak podejrzewam, niż panowie. Tak, ale to się coraz bardziej zmienia i przyznam szczerze, że ja uwielbiam pracować z panami. No proszę, Marku, widzisz, ja się tak uśmiecham, oczywiście. Ja się tak uśmiecham cały czas. Panowie są bardziej konkretni. Ja lubię pracować z panami, ponieważ oni bardzo trzymają się zasad, które wspólnie ustalimy, a z paniami to tak bywa różnie. One zawsze wiedzą lepiej. One generalnie słuchają i zakładam, że przychodząc do stylisty chcą posiąść jakąś wiedzę i najczęściej tak jest, ale lubią odstępować od. To w czym tkwi tajemnica sukcesu, żeby się dobrze ubrać? Czy w tym, żeby dobrać się odpowiedni strój do odpowiedniej sylwetki, takiej jaką mamy? Sukces w prawidłowym kreowaniu wizerunku to tak naprawdę osiągnięcie dużej swobody w wybieraniu rzeczy na odpowiednie okazje. Żeby to się nam udało, nasza garderoba musi zostać bardzo dobrze skomponowana i pod względem kolorystycznym, pod względem fasonowym i oczywiście stylu. No to panie głównie, bo panowie to kolory chyba średnio. Jak to? Włożyłem kij w mrowisko. Ja osobiście bardzo lubię kolor. Oczywiście ostatnio bardzo dużo o nim się mówi i ja też ostrożnie, zresztą widać dzisiaj po mnie. Słuchacze nie mają okazji, ale mam akurat czarną sukienkę. Ja generalnie uważam, że nam wolno wszystko. Warto znać zasady, ale też można je łamać, byle umiejętnie. Więc nawet czasem zdarza mi się powiedzieć, że papugi są kolorowe, a orły szare. I trzeba po prostu umieć znaleźć tę idealną kompozycję dla siebie, stylu, koloru i fasonu. Ale dzisiaj głównie będziemy rozmawiać o fasonach. No tak, bo chyba małą wagę przywiązujemy do naszej sylwetki, albo być może to, co proponują nam sklepy odzieżowe, też jest na tyle sztampowe, na tyle jednowymiarowe, że my tak nie do końca, jeśli nie ubieramy się już specjalnie u krawców, jeśli nie szukamy rzeczywiście takich pod nas zrobionych specjalnie ubrań. Albo jeśli sami nie szyjemy, bo to teraz albo można jeśli ostatnio, sami nie szyjemy, to, no to też być może nie mamy takich możliwości, żeby tak do końca dobrać do naszej sylwetki odpowiednie ubranie. To prawda. O ile jeszcze w miarę radzimy sobie z kolorami, bo wiele osób też nam często podpowiada i świetnie wyglądasz w tym kolorze, więc jakby ten dobór kolorów jest łatwiejszym tematem, powiedziałabym. Natomiast jeśli chodzi o sylwetkę, no, pytanie jest proste. Czy jesteśmy obiektywni w stosunku do siebie? Jest prosta odpowiedź, nie. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy byli, ale no, nie znam takiej osoby, która w 100% jest w stanie zdobyć się na obiektywizm. Co więcej, my uwielbiamy pielęgnować w sobie kompleksy. Ja pracując z kobietami i robiąc im analizy sylwetki, zaczynam od tego, że pytam, proszę, żeby kobieta wymieniła co najmniej trzy swoje największe atuty. Jest problem, a kiedy mówię o kompleksach, to jest ich cała lista zdecydowanie za długa. To jest podstawowy błąd. My przede wszystkim za bardzo skupiamy się na tym, co chcemy ukryć, a nie to, co pokazać. A powinno być na odwrót, tak? No, zdecydowanie znaczy... tak, bo ja myślę, że kwestia postrzegania siebie to jest właśnie znalezienie tych naszych największych atutów, plusów, które będziemy potrafiły jakoś wyraźnie zaznaczyć.
Stąd też mój pomysł na Spell Your Shape. Razem z koleżanką Martą Gałką, stylistką także, co prawda z Warszawy. Każda z nas pracuje w tym zawodzie od lat 10. Starałyśmy się jakoś porównać te swoje doświadczenia. I doszłyśmy właśnie do tego, że ta sylwetka bardzo często jest traktowana po macoszemu przez kobiety. I chcemy po prostu wyjść kobietom naprzeciw, coś im podarować, żeby ułatwić im sprawę. Tym czymś ma być platforma, na której między innymi, jeśli tam zajrzymy, możemy zrobić zaledwie kilkuminutowy test, który odpowie nam na pytanie, jaką mamy sylwetkę. Przede wszystkim nie nazywam sylwetek jabłkiem. Owocową. Gruszką, tak, gruszką, klepsydrą, jakkolwiek. No tak, no, nazywam, ale tak nazywam, się utarło, prawda? Tak, ale nazywam sylwetki literami, dlatego że uważam, że tak jest znacznie bardziej elegancko. No bo kto chciałby być cegłą na przykład? Nikt. Więc to pierwsza uwaga. Chociaż tak naprawdę to nie ma znaczenia, kogo nazwiemy klepsydrem i wychodzi na to samo. Platforma Spell Your Shape to miejsce, w którym bardzo szybki sposób można ocenić swoją sylwetkę. 3 minuty starczą tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na kilka naszych pytań i zdiagnozować siebie. Ta diagnoza polega na tym, że dowiadujemy się, jakie są nasze podstawowe proporcje i dzięki temu jakby potrafimy, możemy tę naszą stronę eksplorować pod tym kątem. Na stronie Spell Your Shape jest mnóstwo wiedzy dotyczącej konkretnych sylwetek, to co powinnyśmy, czego nie powinnyśmy, a jeśli nam się zdarzą wpadki, to jak je ratować. Mhm. Ale oprócz tego, i to jest chyba najbardziej nowatorska rzecz, jaką zrobiłyśmy, proponujemy rzeczy, nie chcę powiedzieć, że to jest sklep, ponieważ to nie jest sklep internetowy, ta jedna z zakładek Ubierz się konkretnie, którą stworzyłyśmy, ale podzieliłyśmy rzeczy, które tam proponujemy pod kątem typów sylwetek. To jest właśnie nasze marzenie, tak, żeby w sklepach przynajmniej jeden wieszak był taki, na którym rzeczy nie tylko są podzielone pod względem kolorów, zestawów, czy rozmiarów, ale właśnie pod kątem sylwetek. Żeby ułatwić. Jeśli wiem, że mam określony typ sylwetki, to po prostu uderzam, idę do tego wieszaka. Na metce mamy literkę X i sięgamy po tę rzecz. Oczywiście to jest tylko sugestia i ułatwienie, tak, ale faktycznie bardzo, bardzo mocno to pomaga. Ta w naszym studiu pani Tatiana Szczęch, stylistka, współautorka portalu, platformy Spell Your Shape, gdzie można na przykład szukać porady, jak się dobrze ubrać. No właśnie, zaczęliśmy od tych typów sylwetek kobiecych, no to kontynuujmy temat. W takim razie, jakie są te główne typy sylwetek Polek? Może powiem najpierw o sylwetce, o której wszystkie kobiety marzą. A mianowicie jest to sylwetka X. Jest to sylwetka, która ma równe proporcje ramiona, biodra i bardzo wyraźne wcięcie w talii. Rozumiem, że te literki, 90, które oznaczają... 90, 60, 90 to ten model. Rozumiem, że te literki... Wszystkie takie byśmy chciały być. Te literki, które oznaczają właśnie poszczególne typy kobiecej sylwetki, też jakoś tak graficznie nam trochę przybliżają. Oczywiście. Ten typ. Tak. Tak, to jest jakby podstawowa... To dla panów, podstawowa. Którzy słuchają, żeby wiedzieli wszystko. Ja o męskich sylwetkach też bardzo chętnie opowiem, to za chwilę. One są bardzo podobne. Jedynie wzorzec jest inny. Jasne. Dlatego skupmy się na razie na... Czyli mamy X. Mhm. Tak. X. Co mamy dalej? X. Marzymy o takiej sylwetce, a jak często ona występuje w przyrodzie? Może jeśli chodzi o Polki. 30%. 30%. Powiedziałabym, że to też jest kwestia miejsca, w którym pracuję. Ja osobiście najwięcej pracuję z sylwetkami Y, ale moja koleżanka właśnie Marta, z którą współtworzymy Spell Your Shape. Ona pracuje w Warszawie i twierdzi, że w głównej mierze pracuje z X-ami. Mhm. Nie wiem, z czego to wynika. Padła literka Y, czyli co? Szerokie ramiona. Szerokie ramiona, wąskie biodra, wcięcie w talii może być, ale dosyć wysokie, piękne nogi. Mhm. Odwrotnością tej sylwetki jest sylwetka A, czyli sylwetka o wąskich ramionach, bardzo szerokich, szerszych niż ramiona, biodrach. Też może być wcięcie w talii, ale znowu dosyć wysokie. Kolejna sylwetka to sylwetka X, przepraszam, H. Sylwetka, która jest bardzo równa, prosta. Ona nie ma wcięcia w talii.
rzadko która kobieta pragnie być tą sylwetką. I to też taka, myślę, że mogę zdradzić taką ciekawostkę, że większość pań H twierdzi, że ma wcięcie w talii. Nie wiem, z czego to wynika. Wszystkie o tym marzymy. Wszystkie o tym marzymy przecież, to dlatego. Ale myślę, że łatwiej jest uświadomić sobie, że jej nie mamy, bo wtedy wiemy, jak optycznie ją stworzyć. Mhm. Kolejna sylwetka to sylwetka O. Sylwetka, gdzie punkt ciężkości znajduje się w okolicach brzucha. Ja jeszcze razem z Martą wyróżniam dwie sylwetki, które mają ścisły związek ze wzrostem. Jest to sylwetka F i sylwetka I. Akurat sylwetka F nie nawiązuje do samych proporcji. Ja już próbowałem sobie wyobrazić, ale jakoś moja wyobraźnia się okazała za słaba. Szukałyśmy i nie udało się nam to. F to sylwetka filigranowa, bardzo niska, szczupła, sylwetka, która nie ma tendencji do tycia. I tak naprawdę bez względu na wiek zawsze wygląda, jakby miała lat około 20. Mhm. Natomiast ostatnia sylwetka, którą wyróżniamy, to sylwetka I. Wysoka i szczupła. Zgadza się. Ma o bardzo, bardzo długich kończynach. I każdą z tych sylwetek trzeba zupełnie inaczej ubrać. Powiedziała pani, że warto sobie uzmysłowić, jaką sylwetkę mamy, żeby potem tak dobrać strój, żeby optycznie wyglądało, że mamy tę najlepszą sylwetkę, najładniejszą. Czyli wszystko można zrobić. Dokładnie tak, tylko właśnie dlatego tak bardzo ważna jest sama świadomość, a z tym mamy niestety problem. To jak panie potem to robią, że na przykład z H robi się Y? Na przykład. Nie. X. Myślę, że nikt nie chciałby z H robić Y-ka. X, przepraszam, tak, X. Tutaj jakby zabiegiem, na którym musimy, który musimy osiągnąć, tak? Co musimy osiągnąć, to stworzyć optycznie talię. Najprostszym sposobem jest zakładanie szerszych rzeczy i do tego dokładanie bardzo wąskich paseczków. Takich typu sznureczek zawiązywany w pasie, zbluzowana sukienka naprawdę wygląda doskonale na sylwetkach H. Panie Y powinny optycznie dodawać objętości swoim biodrom. To bardzo często budzi w paniach Y mnóstwo kontrowersji, ponieważ one uważają, że ich największym atutem właśnie są wąskie biodra i piękne nogi. I to jest prawda. Natomiast oznacza to tyle, że panie powinny po prostu jak największą uwagę skupiać na tych partiach ciała. Powiedziałabym tak, że u góry powinno być spokojnie, stonowanie, a na dole ma się dziać, czyli wszelkie wzory, zdobienia, paski poziome. Wszystko to, co sprawi, że nasza uwaga zostanie skupiona na tych partiach ciała, będzie jak najlepsze, będzie najlepsze dla tych sylwetek. Bo my korygować naszą sylwetkę możemy nie tylko przez konkretny kształt ubioru, ale także przez jego wzór, także przez dodatki. Wszystko to właściwie... Sam kolor też jest świetnym... decyduje o tym, jak wyglądamy, jaką sylwetką jesteśmy, w jaki sposób nas postrzegają ci, którzy nas widzą, za jaką sylwetkę nas odbierają. Ja lubię na wszystkich warsztatach i szkoleniach, które prowadzę, pytać uczestników, jak myślą, kim jestem. I rzadko im się zdarza odgadnąć. I wtedy mówię, że to jest właśnie to, na tym to polega, tak? Ponieważ ubiór to jest kwestia dobrze rozegranej optyki, tak? Jeżeli odpowiednio potrafimy zagrać strojem, poszczególnymi elementami garderoby, naprawdę każdy może wyglądać doskonale. Chciałabym też jeszcze mocno podkreślić to, że w ramach każdej sylwetki może być każdy rozmiar. Nam się wydaje, że sylwetka X to tylko jest do rozmiaru 38. Nie ma nic bardziej błędnego. Mogą być panie w rozmiarze nawet 54, ale mieć ciągle piękne wcięcie w talii, mieć bardzo kobiecy kształt. Więc bardzo istotne jest, żeby dobrze się zaklasyfikować. A propos koloru jeszcze, czyli to jest tak, że czarne rzeczywiście wyszczupla, a na przykład białe, żółte poszerza? Będę troszkę dementować. Generalnie jest tak, że ciemne wyszczupla, co nie oznacza, że czarne. Wręcz bałabym się czarnego w momencie, kiedy zależy nam na efekcie wyszczuplającym, wysmuklającym, dlatego że czarny jest bardzo mocnym kolorem, a to oznacza, że ten kolor bardzo mocno zarysowuje też kontur sylwetki. Więc tutaj bardzo często zdarza mi się dyskutować z paniami,
którym zależy właśnie na tym, żeby odejmować sobie optycznie kilogramów, ale faktycznie tak jest, że ciemniejszy kolor działa. To powiedzmy jeszcze na koniec parę słów o sylwetkach męskich, bo podobnie, ale nieco inaczej. Wzorzec jest inny. Proporcje dokładnie oceniamy w ten sam sposób, natomiast myślę, że żaden pan nie chciałby wyglądać jak sylwetka X. Czyli mamy inny ideał. Tak. Łatwo odgadnąć jaki? No właśnie, co jest ideałem u panów pewnie? Zdecydowanie sylwetka Y. Tak, idealnie jest, kiedy panowie mają silne ramiona do przytulania własnych kobiet. Tak, nam się podobają właśnie tacy. Natomiast i to jest ideał dla kobiet, czy także dla panów? No tak, pod każdym względem tak naprawdę. Znaczy, panowie tak chcą tak wyglądać i my chcemy, żeby oni tak wyglądali, a stylistki robią wszystko, żeby u każdego pana zachować właśnie te proporcje. Nie no, proszę, rozmawiajcie sobie, panie, ja się przysłuchuję, to już nie będzie właśnie żadnego tak pytania z mojej strony. Spoglądam za Mirku. Zapraszam, ja odpowiem na każde pytanie, jestem gotowa. Mhm. Myślę sobie w ogóle, że panie to mogą bardziej poszaleć, jeżeli chodzi o modę, aniżeli panowie. No pewnie pani Tatiana zaraz powie, że to jest taki stereotyp. Trochę tak jest, aczkolwiek przyznam szczerze, że panowie przede wszystkim boją się kolorów. To jest ta rzecz, która jest... Ja się nie boję dzisiaj akurat tak na granatowo. Ale otwieram garderoby swoich klientów i przede wszystkim tam są granaty, szarości, czernie i nic innego. Panie już otwierają się na nowe. No umówmy się, panie mają większe spektrum możliwości. Mamy sukienki, spódnice i spodnie. Panowie mają tylko spodnie, natomiast to wcale nie oznacza, że panowie nie mogą wyglądać ciekawie. Problem bardziej polega na tym, że panowie nie mają wiedzy, jak nosić rzeczy. I z tym borykam się na co dzień, bo nawet jeżeli uda mi się namówić jakiegoś pana do kolorowych spodni, marynarki w kratę, to potem zaczyna się problem z czym, jak. Panowie przede wszystkim nie wiedzą, jak zapinać marynarki, nie wiedzą, jakie powinni nosić długości spodni, jak dopasowywać marynarki. To jest większy problem u panów. Panie lepiej sobie radzą w tym zakresie. Co z tymi marynarkami? Kiedy powinniśmy mieć zapiętą marynarkę, a kiedy odpiętą? Generalnie w pozycji stojącej zawsze marynarka powinna być zapięta. A kiedy siadamy, rozpinamy. Tak, bo ale teraz jeszcze będziemy mieli kwestia zapiętą, to się robią tutaj takie... Tak, ale marynarka sportowa na przykład wcale nie musi być zapięta w pozycji stojącej. Poza tym to też jest kwestia ilości guzików w marynarce. Panowie popełniają taki błąd, że zapinają wszystkie guziki. Tak nie wolno. Jeżeli mówimy o panu eleganckim, który chce się dobrze prezentować. Marynarkę na dwa guziki zapinamy tylko na górny, a dolny pozostawiamy rozpiętym. To już sobie zapamiętałem. Trzeba sobie to wszystko zapamiętać, ale można się tego nauczyć, prawda? Jasne. Bardzo chętnie tego uczę. Także na warsztatach. I także na warsztatach dla panów. Tak. Właśnie teraz jestem na etapie organizowania takich warsztatów. W zasadzie już zostały ogłoszone, że odbędą się 10 czerwca w moim studiu w Gliwicach. Zapraszam wszystkich panów, zdradzę wszystkie tajniki i meandry mody dotyczące wizerunku męskiego. Wizerunek po męsku, zapraszam. Tatiana Szczęch, doradca wizerunkowy, stylistka, była dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy za rozmowę.